Hej ekipa, witam was w staniu, witam was w wersji demonstracyjnej gry New Argyle. Jak dla mnie jest to jedno z lepszych demek, jedno z najlepszych demek w tym festiwalu. Pewnie domyślacie się dlaczego, a jak nie to wystarczy spojrzeć na ekran, gdzie mamy magiczne stwory i steampunkowe elementy, czyli niezwykłe combo steampunku i magii. Ten tytuł już obserwuję od dłuższego czasu, znam się ze studiem Dreammate, które faktycznie tutaj wykonuje ten tytuł. Zresztą samo studio, sami twórcy, słuchajcie, przebierają się podobnie do mnie. Widziałem ich rzuty, widziałem ich stroje, naprawdę są niesamowite. A jeżeli tym bardziej ich produkcja tutaj nadaje tego klimat, to jestem pewny, że to będzie bardzo udana gra. W każdym razie jest to RPG, z którym mam mało do czynienia. Mimo wszystko połączenie steampunka i magii daje tą perspektywę, że może jednak się spróbuję z tym tytułem, może jednak zaryzykuję rozgrywki w RPG. Wprawdzie dużo czytanek, ale chyba sobie z tym poradzę. Wprawdzie nie będę nic tutaj tłumaczył, na razie gra jest w wersji tylko anglojęzycznej, ale jakbyście chcieli, słuchajcie, sami możecie pobrać, przetestować. Ja was serdecznie do tego zapraszam. W każdym razie, nie przedłużając, zaczynamy naszą nową grę. Sam obszedłem demko już raz, teraz razem wspólnie z wami z chęcią zaprezentuję tą część i zaczynamy od wyboru, słuchajcie, postaci, szczegółów postaci. Choć mi się bardziej podoba to, co w tle te maszynki, te zębatki, kurczę, jak mnie to wkręca. W każdym razie, mamy do wyboru oczywiście postać męską i żeńską. Jak widzicie, ciekawe tutaj perspektywy mamy. Choć przyznaję, uzbrojenie konkretne, pancerz, no, robi swoje. Mamy też wybór rasy, elfa albo człowieka na chwilę obecną mamy. Podstawowe statystyki mamy tutaj opisane, nawet fajnie te ikony są przekazane, ale tutaj wchodzimy w szczegóły. Najpierw chcemy zmienić wygląd naszej twarzy, troszkę może trochę lagować, zdaję sobie z tego sprawę, jakieś tam FPS-y mogą uciekać, ale to jest chyba bardziej kwestia tego, że optymalizacja tutaj leży. Sprawdziłem tutaj, zrobiłem, słuchajcie, wszystko, żeby to jak najbardziej płynnie chodziło, choć zastanawiałem się, czy mogę coś lepiej zrobić. Wydaje się, że to jest wszystko, co mogę zrobić. I zostawimy takiego pana, ale zrobimy mu włosy, słuchajcie, brązowe niech będą. Tutaj możemy się oddalić, będzie ciekawa postać, zdecydowanie. I damy mu takiego brodacza, no nie, to źle wygląda, tak już lepiej, oczywiście też tutaj musi być odpowiedni kolor tego. Albo damy na czerwony, albo nie wiem. Dam mu złoto, słuchajcie, dam mu złoto na włosach. Czemu by nie? Dajmy mu złote. Tak, to jest steampunkowy klimat. Chyba, że ma jeszcze lepszą fryzurę jakąś, takie długie włosy. O, to wygląda ciekawie. Wygląda to interesująco. Tutaj ewentualnie takie gołe. Może takie. Dobra, zostawmy tak. Tu mamy jeszcze kolor ust i tym podobnym, więc sporo detali, słuchajcie, sporo detali tutaj jest. Możemy też jakieś tutaj okularki dać, jakieś efekty wizualne. Jakieś kosmiczne, ale wydaje mi się, że tutaj żadnych dodatkowych rzeczy nie będziemy robić, jak make-up. No make-upu chyba jeden nie potrzeba. Jakieś blizny możemy dać. Jak chcemy, żeby postać wyglądała? Wiecie co? Ta postać wbrew pozorom albo taka. Teraz powinno być lepiej, teraz powinniście widzieć zdecydowanie lepiej, jak to wszystko się prezentuje. Wybaczcie, że zasłoniłem. Więc ogólnie jest tego wybór całkiem spory. Jest naprawdę sporo możliwości. Ale teraz najważniejsze, czyli klasy. Możemy diesel inżyniera albo postawić sobie voodoo szamana. Ewentualnie mamy, no to są w sumie tylko dwie opcje na razie, ale jeżeli chodzi o diesel inżynier, możemy jeszcze jakieś szkolenie, jakiś tryb mediator, czy faktycznie jakaś osoba, która zajmuje się tutaj jakiś nauczony, szpieg, jakiś inżynier, Steam Guild inżynier, czy faktycznie coś faktycznie w tym kierunku. Może faktycznie jakieś naprawy maszyn. Ciężko powiedzieć, że tak naprawdę, bo wiecie, wszystko po anglojęzycznym, ale nie chcę teraz tego siąść i tłumaczyć, bo to nie o to chodzi, żeby jak najbardziej chodzi o to, żeby jak najszybciej wam pokazać, o co w tej rozgrywce chodzi. Natomiast mamy tutaj dużo punktów i dużo rzeczy do porozdawania. Więc ja, słuchajcie, porozdaję sobie trochę tutaj. Dajmy tutaj 8. Troszkę tu, inteligencji, może percepcji troszkę. I construction, może tutaj coś będzie potrzebne. Takie mniej więcej to są z statystyki. Jeżeli ktoś by chciał się wczytać w to, to możecie sobie zatrzymać, ewentualnie stop klatkę zrobić. No i czy skille, atletyka, jakieś zręczność, wiedza, survival, obserwacja, endurance, take punch, long distance, aha, wind break, czy jakieś intimidation, jakieś wystraszanie.
Ale tak, na przykład Diesel Tech bym bardzo chciał, żeby faktycznie to było rozwinę bardziej. 48-50. Perswazja, może to byśmy troszkę rozwinęli. Charm, bo wiem, że tak akurat bardzo nastawię na rozmowy. Deception i Sign, może troszkę w tych z kierunku. Trochę wiedzy, Survival, Obserwacji, może troszkę. Ale Endurance, niech będzie tu. I to są wszystkie, nie będę kombinował, nie będę się wczytywał w to bardziej, bo to nie jest czas na to. To jest czas na to, żeby jak najszybciej przejść do rozgrywki. Więc nie przedłużając, zaczynamy naszą historię. No i tutaj mamy skrót informacji, że dawno temu, jak panowała właśnie magia, tutaj różnego rodzaju moce panowały. No oczywiście jednorożce, smoki, różnego rodzaju stwory. No i oczywiście tutaj się... to był czas, kiedy wyłoniła się magia, nadprzyrodzone moce. I faktycznie ludzie zdobyli potęgę magii, ale nie tylko takie też osoby tutaj się pojawiły, bo także, słuchajcie, pojawiły się osoby, które ceniły sobie technologię, wiedzę i naukę, więc które faktycznie potrafiły zbudować coś za pomocą swojego umysłu, a nie tylko magii. Więc te osoby też faktycznie, te, które na przykład nie miały zdolności, mogły tutaj pracować intelektem. No i zrobi się rozłam, niesamowity rozłam między tymi, którzy czcili starych bogów, potężnych bogów, którzy dali im moc, a tymi, którzy zrobili po prostu przemysł, rewolucję przemysłową. Więc finalnie troszkę się te grupy podzieliło. No i oczywiście jedni przeciwko drugim strasznie się nie zgrywają, nie dogadują, więc zawsze jakieś te właśnie w tym kierunku są. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten świat, niesamowita to, słuchajcie, kraina, niesamowity jest to świat stworzony przez twórców, bo wszystko tutaj, przynajmniej w tym obszarze, na którym pozwoli nam pracować w tym momencie, jest światem wykonanym naprawdę bardzo szczegółowo, bardzo dokładnie i bardzo steampunkowo. Ale zresztą sami zobaczycie. I tutaj mamy, zaczynamy od już jakiegoś fabularnego wydarzenia. Mianowicie mamy, słuchajcie, tutaj jakieś rozmowy policjanta, który przyznaje, jego stylistyka w tym okienku zdecydowanie bardzo ciekawie wygląda. No i my przysłuchujemy się rozmowie jakiemuś temu policjantowi wraz z jakimś starszym człowiekiem, który jest, z tego co się dowiedziałem, jakimś weteranem. I on prosi, żeby ktoś przyszedł do jego chorej żony, bo tutaj potrzeba faktycznie wsparcia, nie po to dawał tutaj faktycznie służbę swojemu krajowi, żeby teraz, no, de facto nikt się mu nie pomógł. No i policjant zaczepia nas, żebyśmy my finalnie skupili się na tym, żeby pomóc temu starcowi, bo ten policjant, no, jest na służbie, nie ma czasu zajmować się takimi błahymi sprawami. Więc oczywiście nie chodzi o byle kogo, tylko chodzi o żonkę. No więc my mamy zająć się tym, zająć tym starszym człowiekiem, a my finalnie, a policjant sobie poszedł dalej patrować okolice. Więc finalnie historia nie tłumaczy. Wy możecie sobie na spokojnie przeczytać tutaj, czy faktycznie dobrze to zrozumiałem, ale jeżeli dobrze rozumiem, to tak. No i słuchajcie, jest nasza postać, tak wygląda nasz bohater, więc tutaj nie mogę bardzo zoomować, ale mimo wszystko coś tam jest. Dobra, i tutaj mamy, i tutaj mamy wsparcie postaci takiego wielkiego giganta. Taki wielki gigant, słuchajcie. Tak to wygląda, jakieś mechaniczne dłonie. No jest to duży człowiek, na pewno to jest duży człowiek. No i tutaj dalej okolica wygląda tak, że tu jest jakaś straż, tutaj jakaś barykada, bo podobno jesteśmy na terenie zarazy, z tego co się zdążymy zorientować. Więc mamy, słuchajcie, zadanie, no i mamy naszą minimapkę. Finalnie mamy iść do doktorka, a doktorek jest tam, gdzie jest gwiazdka. Więc schodzimy, słuchajcie, do slumsów. Choć może nie tą ścieżką, może pójdziemy raczej tędy. I wiecie, wszystko tutaj oczywiście są, ludzie rozmawiają, wszystko tutaj. Chyba tylko, że jedna rzecz, słuchajcie, mnie zastanawia nad ustawieniami. Bloom, za każdym razem nie wiem, dlaczego ten Bloom się włącza, ja nie chcę go, bo on jest według mnie w porządku. Więc zostawiamy, o, i teraz zdecydowanie lepiej to powinno wyglądać. Żadnego rozmycia, bo to rozmycie jednak faktycznie tak dziwnie reaguje. No i teraz, słuchajcie, idziemy do naszego policjanta i wchodzimy w slumsy. Slumsy, które niestety są slumsami, ale to jest ciekawe, że mogę badać różnego rodzaju, słuchajcie, obszary, różne przedmioty. Sled of Hunter, Stick of the Pipe. Czy mogę jakąś rurę zabrać? I tutaj rzucamy kośćmi, ale
W zależności od tego, jakie właśnie mamy umiejętności, ten rzut jest albo udany, albo nieudany, no i coś tam pozyskaliśmy. Więc spoko, dobra, słuchajcie, lecimy. Trochę tu obrócimy kamerą. No i jak widzicie ten świat, który widzicie, na razie to są slumsy, może mało steampunkowo tu jest klimatów, ale spokojnie będzie tak więcej, choć na przykład tutaj już widzimy takie jakieś zębatki. No i pora zająć się doktorem, ale niestety widzimy, że tak łatwo nie będzie, bo mamy drabowie nam stanęli na przeszkodzie, na trasie, przez co musimy teraz zlikwidować. I tak, nasz główny bohater ma zdolności strzeleckie i jetpacka, więc można sobie z tym działać. Na przykład mogę polecieć, choć to jest jakiś mega skok chyba, więc mogę wejść, o, tam jest chyba możliwość przeskoczenia, więc chodźcie, ja zrobię tak. Przelecę nad nimi. Nie wiem, czy to nie zużyło mi całego punktu w ruchu. Chciałbym teraz trafić go i teraz chodźcie w plecy. No i ładnie, czysty strzał. Ładnie, jeszcze raz. Popraw. I jeszcze nawet, słuchajcie, przebicie wchodzi. Więc tam ci też zostali stracić z inicjatywy. No ale widzicie, pierwszy zlikwidowany. Więc takim to sposobem udało nam się ogarnąć temat. I koniec tury. Teraz ten leci do nas, ale ten będzie bił. Nie zdążył. Natomiast kolega tutaj ma możliwość podbiegnięcia do niego i walnięcia go dość konkretnie z piąski, zanim ten ruch wykona, ale niestety nie mamy tyle ruchu. Niestety nie mamy Reflex Force, Steam Boots Jump. Mogę na przykład tak skoczyć i słuchajcie, i łubudum. Oj, przepraszam za tego laga. No niestety gra ma takie jeszcze zacięcia. Uppercut, czy jestem w stanie? Nie jestem w stanie tego zgubnąć. Sprint, mogę rzucić i teraz podbiec. Jestem ciekaw, w sumie czy powinienem teraz, słuchajcie, zrobić akcję ze sprintem. Wydaje mi się, że mogę. Podbiegniemy tu. A nie, tutaj mogę, dobra, słuchajcie, mogę. Ale czy mogę go teraz trafić? Chyba w złej kolejności wszystko wykonałem. Spróbujmy przebiec się tu. A i właśnie, on teraz mnie plecami walnął. Rozumiem, że jak koło nich przechodzę, tego nie widziałem o tym, że jak teraz przejdę do nich, to tak to wygląda. No ale dobra, w takim razie kończymy ruch. Niestety źle wszystko kombinację wykonałem. Ten jakiegoś młota używa, ogłuszył nas. Okej, trochę inicjatywy poszło. Nic nie szkodzi, damy radę. A my teraz używamy pistoletu 100%. Proszę, dwa strzały. A gdzie ty poleciałeś? Halo? Rozwal go. No i ładnie, ten załatwiony także. Ty kończysz swój ruch, dziękuję. I teraz kolega bierze się za tego. Oj, aż tu jakoś trafić. Aha, cios bandit. Czyli musimy blokować, czyli najpierw tamty miał jakiś atak, ale użyliśmy skutecznej blokady. Nie wiem dlaczego tamty miał za tym, ale nieważne. I teraz słuchajcie, ponóżka. Tak jest, jeszcze raz poprawimy. Zlikwidujemy dosyć szybko. No i teraz kolega, tak, ty kończysz. Teraz ty. To jest super cios, bym chciał zobaczyć. Uppercut. I ładny cios, choć słuchajcie, chyba coś mi wywaliło. Nie wiem, jakiś komunikat dostałem. Nie wiem dlaczego, no i oczywiście możemy teraz lutować, pozabierać z nich rzeczy. Zgarnijmy wszystko, to jakieś banknoty, jakieś owoce. Jakieś siarka? Surf. Nie wiem czy to siarka, czy coś innego. Tu też mogę zabrać te rzeczy, więc lutowanie oczywiście standardowo. Jakieś naszyjniki, amulet, więc możemy sobie to wszystko pozbierać. I także możemy się zająć tutaj dalej działaniami. Możemy też przejść do naszego ekwipunku, tylko pytanie jak tutaj, tu jest ten plecak, dobra. Tu mamy plecak, więc chciałbym zobaczyć. I tutaj mamy praktycznie jakieś rurki i coś do bloku, to ja bym chciał na przykład Mikowi dać do bloku. Choć nie wiem czy to akurat mogę. Czy mogę przerzucić te rzeczy między wami? Chyba nie mogę. Wydaje się, że nie. To tak, dajmy takie razie jemu do bloku. Wydaje się to interesująco. Więc mamy wyposażenie, mamy wszystkie jego zdolności. Taki dziennik, bestiariusz, więc też mamy bestiariusz, który faktycznie są informacje na razie poblokowane. I mamy naszą mapę, która jest no na razie skromna, bo jest tylko slumsy. Ale będzie się, słuchajcie, działo. Choć teraz idziemy do doktorka. Więc dzień dobry, doktorku. Zaczynamy, wchodzimy do budynku, więc także tutaj możemy działać w tej kwestii, więc całkiem jest spoko. Jesteśmy u doktorka. No słuchajcie, troszkę popracowałem nad tymi ustawieniami, może teraz będzie troszkę lepiej, troszkę jeszcze bardziej zmniejszymy te detale. Use, ale co mogę użyć? Cicho,
pacjenci potrzebują odpoczynku. No nie ma problemu. Czyli możemy teraz sobie pogadać z doktorkiem, czyli który ma problem, bo on jest jedynym na oddziale, który finalnie faktycznie pomaga, stara się pomagać. Tutaj zaraza panuje, dziwna zaraza. No ale słuchajcie, to jest oczywiście miejsce, w którym staramy się ratować ludzi. No a my, no cóż, wiele do gadania nie mamy, tylko musimy faktycznie jakoś możemy jakoś pomóc. Staramy się, żeby faktycznie jakoś tutaj jakąś pracę może za niego odwalimy, dzięki czemu on będzie miał więcej czasu, żeby zająć się pacjentami. Więc finalnie możemy zająć się takim zadaniem, więc finalnie każe nam, słuchajcie, przejść 23, troszkę przegiąłem, 86, no zdecydowanie nie okej. Teraz słuchajcie, będziemy, niech da nam adresy, będziemy brać od niego specjalne zadanie, w którym finalnie mamy prawdopodobnie odwiedzić chorych. Halo, wyszłeś? Nie wyszłeś. Dziwnie. Mamy odwiedzić chorych, których dotknęła dziwna zaraza. Zaraza metalu, z tego co się zorientowałem. Więc będzie się naprawdę działo sporo. I słuchajcie, no widzicie, więc mamy znaleźć pierwszego chorego. Pierwszy chory, drugi i trzeci. Czyli jak znajdziemy ich, to finalnie dowiemy się, o co chodzi z tym wszystkim. To najpierw dowiedzmy się. A może skoro już tu jesteśmy w tej okolicy, to położymy tutaj, no jak widzicie, steampunk pełną gębą. Steampunk pełną parą, można powiedzieć, dosłownie. Więc bardzo się cieszę, że tutaj mamy okolice, możliwość zwiedzenia tego świata już zanim wyjdzie pełna wersja. A jeżeli chodzi o tą zarazę, to będzie dosyć interesujące. To musimy się oczywiście tutaj dostać do środka. Posłuchajcie, mamy takie dziwne połączenie stworków. Jak widzicie, dosyć dziwnie, szkaradnie bym nawet to powiedział. No i mamy tutaj połączenie trzech typków, którzy coś tam dyskutują ze sobą. I finalnie dochodzi do tego, że Will, Bob, Cotton, czyli tak jakieś kontonowie, którzy chcieliby prawdopodobnie się rozdzielić. Nie wiem, czy to jest kwestia tej zarazy, czy to jest kwestia jakiejś magii. Ciężko stwierdzić w tym momencie na pewno, ale chcemy im zaoferować, że jest możliwość leczenia dla nich. I pytanie, czy chcą się tego podjąć. Więc jeden z braci oczywiście jest przeciwny, a tu jest finalnie trzech. Więc no na pewno jest jakaś większa dyskusja. Okej. Więc można byłoby im pomóc ewentualnie. No i teraz pytanie, czy uda nam się? 10 punktów, no i udało się, ale wszystko dlatego, że przekupiliśmy, słuchajcie, ich. Mógłbym ewentualnie spróbować tego, ale deception. Mamy wyrosły 23 albo mniej. Ło, przeleciałem. No to na pewno udało nam się. Oj, na pewno. Okej. Więc finalnie znaleźliśmy pierwszego. Nie wiem, czy finalnie udało mi się, czy nie. Nie wczytywałem się. Ale tak powiedziałem, będę się wczytywał w momencie, kiedy trzeba będzie. Przy pełnej wersji. Ale na razie idziemy tutaj. Zobaczcie, co tu się jeszcze skrywa. Tu mamy drugiego zarażonego, ale nie w tym kierunku, przepraszam. Trzeba iść w tym kierunku. Jakaś percepcja, perfekcyjny strzał. Skaczmy tu. Zobaczmy, czy się uda. Więc finalnie gra jest ciekawym kombo, połączeniem, słuchajcie, magii, technologii, rzucaniem kości. No i ogólnie czego to jeszcze by nie było, jest tego naprawdę dużo. Natomiast na razie idziemy do specjalnego obszaru. Kolejne slumsy w jednym słowem. No, jesteśmy na obiekcie. Teraz musimy przyjrzeć się tutaj, jakiś zbiornik, wygląda to brzydko i chodnie. Natomiast słuchajcie, mamy dziwne stworzenie, dziwne magiczne stworzenie, które w sumie nie wiadomo, czy jest psem, czy jest smokiem, ciężko stwierdzić. Tu mamy mniej albo równe 34, więc żeby tak się obserwacje, no 76, no to rzuciłem konkretnie, ale z każdym razem wydaje mi się, że jest taki rzut. Dobry piesek, tak, więc zostawiamy go spokojnie, z tym nie możemy zrobić. I tu słuchajcie, mamy drugiego zarażonego. Dzień dobry. Który jest finalnie filarem. Tylko twarz i ręce gdzieś tam są całe możliwe ruszanie, a reszta jest taka dosyć niekoniecznie. Więc słuchajcie, on podtrzymuje strop, żeby się nie zawalił. Ale za to, że my mu proponujemy możliwość wyleczenia się, on daje nam zadanie. Zadanie następujące, że
My najpierw musimy przeciwdziałać jego sąsiadom, którzy się z niego naśmiewali. Więc jak najbardziej skoczymy. Mamy tu dwa zadania, z którymi możemy zadziałać. I tak, mamy tutaj jedno: znaleźć jakieś buty, jakieś anti-May Shiny Shield, czyli tak, tutaj mamy opis. Prawdopodobnie nie. Tutaj mamy Warden Shoes. Tak, i to są prawdopodobnie te buty, które musimy zabrać. Zabraliśmy, tak? Czy nie zabraliśmy? Czy to są te? Take shoes. Tak, udało się. A druga rzecz, słuchajcie, tutaj jest w środku olej. Ten olej akurat nam się przyda, bo drugie zadanie to jest bardzo fajne. Mamy nasmarować schody sąsiadom, ale niech będzie smart kanister. I musimy mieć oczywiście do tego kanister. A niech będą całe. Całe schody są wysmarowane olejem. No jak ktoś będzie szedł, to na pewno będzie ciekawie się tutaj poruszał. Więc finalnie idziemy teraz tu i informujemy tego giganta, że udało nam się zrealizować jego zadanie. Tak? Tak, proszę bardzo. I mam nadzieję, że wylosujemy. No nie, poważnie. A może teraz uda się 40? O, no teraz idealnie. Tak. Teraz pytanie, czy udało nam się go przekonać? Nie wiem. Znaczy, znaleźliśmy w każdym razie drugiego chorego, ciężko stwierdzić. I to jest znowu banda łysego. Słuchajcie, no to pójdziemy do nich, czemu by nie? Może się uda, choć widzę, nie chcą nas przepuścić, ale nie chcą też się bić. O, myślałem, że będą chcieli się bić. No dobrze, w takim razie słuchajcie, lecimy. Skoro nie chcą walczyć, to przejdźmy w tym kierunku. Pójdźmy dalej, popatrzymy sobie troszkę na to miasto jeszcze w okolicy. O tym przy tym mówię, że to widzę, ma, nie wiem, jakiś problem z pęcherzem chyba. Dobra, lecimy teraz tu. Przyjrzeć się temu trochę światu stworzonemu. Muzyka też jest klimatyczna, taka typowa właśnie pod taki fabryczny klimat. Jak widzicie, zastawione radiowozami. Też fajnie klimatycznie to wygląda. Możemy się tutaj zbliżyć do tych ludzi, popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Fajnie. Każdy ma się swój plecak, tutaj mamy mnóstwo policji. Więc finalnie dużo tutaj nie możemy zobaczyć tej krainy, ale zawsze jednak jest coś. Tu jest mnóstwo policjantów strzegących tej okolicy. Czy możemy się tutaj dostać? No raczej nie. A ja bym się z chęcią tam przebił. Chyba nie ma takiej możliwości. Przejdźmy może teraz tutaj. Zobaczmy, może tu się coś uda zobaczyć, na razie nie bardzo. Szkoda, że nie ma żadnego skoku w tym momencie. Przydałoby mi się. Ale wiecie, większość to są takie draby, giganci, taki kowboje, można powiedzieć, którzy faktycznie gotowi są na potyczki. Chodź, poczekajcie, tu skrzynia jakaś jest. Wróć. Tu jest jakaś skrzynia, lód. No zobaczmy co w skrzyni. O, jakie rzeczy mamy. Salt pepper, mechanical booster i mamy tube. Czyli prawdopodobnie weźmiemy wszystko. I prawdopodobnie będziemy mogli w przyszłości coś z tego craftować. Może jakieś faktycznie rzeczy będziemy mogli zbierać, budować jakieś działka, jakieś automaty. A rak, czyli jakiś kawałek szmaty dostaliśmy, spoko. Więc pewnie to wszystko się ma znaczenie, tak? To co znajdujemy. Bardzo mi się podoba kwestia tego, że świat nam się trochę tutaj urywa, żeby widzieć dokładnie postać. O, tutaj możemy coś zebrać. Jakąś linę, salpetę czy jakieś lekarstwo prawdopodobnie. Tutaj mamy do pogadania, tu już typowe jakieś piece, spoko. No i mamy jeden, coś znaleźliśmy, sukces. Czyli faktycznie coś na obszarze. No i zagadajmy teraz z tym typkiem, ostatni z poszukiwanych. No i tutaj jest taka akcja, że dwóch kolesi próbuje faktycznie haracz wyciągać z tej okolicy. Z czego ten jeden gościu stara ich przegnać się, czuje się lokalnym bohaterem. Ze względu, że on jednak tą zarazę docenia, bo on niby, wiecie, jednak kawałki metalu w jego ciele. Dziwnie to boli, nie może pracować, ale z drugiej strony jest odporny na wszelkie obrażenia. I bardziej jak on uderzy kogoś, to bardziej ich boli niż jego. Więc faktycznie jest prawdziwym bohaterem w śniącej zbroi. No i oczywiście chcemy go mu przekazać informację, że no możemy leczyć, oczywiście. I perswazja 29 lub mniej, żeby go przekonać. Okej,
Może teraz tutaj, może pogadamy jeszcze trochę sobie, jakoś to podbijamy. Może by się to udało, Deception. Albo mamy, no, jest Caution minus 20, czyli ostrożność on ma, więc to na pewno nam nie wyjdzie. Przekonywanie, czyli widzicie, same zdolności, Insight, Deception. Ale tutaj mamy perswazję, chyba najlepiej nam tutaj zdecydowanie się prezentuje. Ale no, proszę was, 86 punktów. Gdzie jest tą perswazją? No nie ma, może Deception, może to byśmy przekonali, ale gdzie? No nie ma opcji, to ewentualnie jeszcze zostaje nam 16, 10. O, udało się, wyjątkowo się udało. Więc finalnie chyba mu się uda. Mig jest zawiedziony. Czyli widzimy, że też nasi kompanii też mają... O, co się kocie, denerwujesz. Nasi kompanii tak faktycznie też są, reagują na to, co tu się dzieje. I teraz możemy się teraz tu przejść, w tej okolicy, popatrzeć, jaki stragan tu jest. Nie wiem, się mocno jest wszystko to pozamykane. Nie pozwalają nam więcej eksploracji robić. Tyle, ile tylko jest konieczne. Tu mamy jakieś slumsy faktycznie, rzeczy. Jeszcze tutaj się przejdę, może popatrzeć, co tu się skrywa. Pełno kotów się kręci w okolicy, ale patrzcie, jakie piękne, pięknie wykonane. Świat jest naprawdę pięknie wykonany, bardzo mi się on tutaj podoba. Mimo wszystko... O, jeszcze zlutować możemy. To słuchajcie, zlutujmy rzeczy, weźmiemy sobie ekstra, dobra. No i wracamy do doktorka. Poinformować go o sytuacji, jaka tutaj zaszła. Może zbadamy? Nie, nie mogę nic zbadać w tym powozie. Szkoda. Ale fajnie zrobiony. Też taka karetka taka kultowa. Take out the piston. O! Mogę coś zabrać od niego, ale nie chciałem. Idziemy do doktorka. I słuchajcie, dosyć ciekawa sytuacja, bo w momencie, kiedy docieramy do doktorka, okazuje się, że tu jest jakaś kłótnia, że jest jakiś doktorek i jakaś kobieta, którzy się kłócą, że doktorek wykorzystuje chorych do swoich podziemnych walk, więc ciekawie się zrobiło, jakieś show faktycznie, że tutaj faktycznie doktorek zamiast ich leczyć, wykorzystuje ich i okazuje się, że nie ma lekarstwa na tą zarazę, którą on im tak oferował, nie ma możliwości ich uratowania. Więc faktycznie to, że on ich wykorzystuje, ale z drugiej strony oni dostają wybór. Oni dostają wybór, że no albo faktycznie oni będą dla niego walczyć, albo i zarobią dla, na przykład dla swoich rodzin, albo finalnie nic się nie zmieni. Więc finalnie możemy podjąć decyzję, czy staniemy po stronie, słuchajcie, doktorka, który daje wolną wolę oczywiście tym osobom zarażonym, ale oczywiście trochę takie nieczyste zagranie, bo najpierw mówi, o, jest lekarstwo, a później, no, nie ma lekarstwa, ale możesz zarobić. Albo osobie decyzyjnej, która tutaj faktycznie jakaś władza tu się pojawiła, albo jego przełożona, która powie sobie, okej, nie tak się robi, że jednak nie ma dawać co złudnej nadziei. No i zdecydowanie, słuchajcie, ja decyduję, a dogadajcie się między sobą, ja się w to nie mieszam. Zdecydowanie ta droga mi się akurat podobała, więc mamy zaakceptowane, odebraliśmy zadanie, więc teraz możemy zostawić, ale to, co udało mi się odkryć, jak widzicie, tam jakieś walki są, jakieś walki faktycznie tutaj ekipy i to, co mi się udało, okazuje się, że jak ja tutaj podchodzę, to mamy walkę automatona i tych ludzi, tej pani prawdopodobnie doktor, czego ci drudzy używają właśnie magii. I chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, to jakąś truciznę i spowolni mamy narzucone. A ja zobaczymy, jak to będzie faktycznie wyglądało. Więc słuchajcie, bandit voodoo, czyli to jest jakiś voodoo i jakiś nożownik. A ja sobie tutaj trafiam na 100%. Mamy primitive shot, więc uda się wszystko faktycznie załatwić. Więc jak uda się, to nawet może go przebijemy. Raz i dwa, a już myślałem, że załatwię, no ale nic nie udało się. Relocate, mogę się gdzieś przenieść, albo jetpackiem mogę przelecieć, ale no zdecydowanie chciałbym opportunity attack, no ale chyba nie jestem w stanie tutaj nic więcej zrobić, chyba że jakoś jestem w stanie podbiec. Chciałbym się tutaj zbliżył. Aha, jest faktycznie jakaś trucizna na mnie nałożona, więc no niestety, tyle z mojego ruchu. Teraz ten teleportuje się, jakbyście próbuje mnie mnożem jakoś załatwić, a my tutaj mamy spotkanie z pięściami. I co ciekawe, słuchajcie, Molotov Cocktail, jestem ciekaw, jak to zadziała. I słuchajcie, mamy 100%, więc proszę. Piękny wybuch, ale co ciekawe, tylko działa na nich, na nas nie działa. Więc mogę teraz Steam Boot Jump, więc możemy też tego wykorzystać. I dwóch załatwionych, o, ten już prawie padł, ten też ciekawie. I Operkata jeszcze, słuchajcie, użyjemy na tym
I... Ale piękny cios, 24 obrażeń. No i szybko, wbrew pozorom jest teraz walka. Choć niestety też ostrza jakieś tu poleciały. Ja teraz sobie pozwolę tego zacząć, zanim... O! Jak się mamy też ładne odbicia. Więc mamy jakieś rykoszety też, które mogą trafić innych przeciwników. Spoko. Teraz przesuń się, może tym jetpackiem przeleć tutaj. Jestem ciekaw, czy mogę się na przykład przenieść na ten obszar, gdzie jest zamknięte. Spróbujmy. Tutaj jakieś walki jeszcze trwają, więc przenieśmy się tutaj. O, jakie kolce! Okej, dobra, coś się nie powiodło. Zginąłem od przemieszczania się. Ojoj, poważnie. Poważnie. Oto jeszcze granat, słuchajcie, użyję tutaj. A co? Zobaczymy, jak to wyniknie. Proszę. Pani. No i Wiktoria. O dziwo teraz wskrzeszyliśmy się. Ale trzeba uważać z tym zaklęciami. Jak widzicie, poruszanie się jednak niestety tutaj może być dla nas kłopotliwe. No oczywiście mogę pozbierać też loot z nich. Standardowo, jak zawsze, jakieś zabieranie rzeczy. Tutaj działamy z tym. Niestety tam na te obszary nie mogę wyjść, bo to jest wszystko pozamykane. Z robota mogę coś zebrać? Nie, nie mogę z robota nic zebrać. Szkoda, szkoda. Natomiast tutaj raczej nie mogę wyjść, tam są dalej walki. To jest wszystko pozamykane. Tyle po naszym działaniu. Pozostaje nam stąd tylko wyjść. Tu, jak widzicie, poziomy nam wskoczyły prawdopodobnie. Będę mógł podbijać. Czyli umiejętność na przykład teraz mógłbym popodbijać percepcję albo coś jeszcze innego, więc fajnie. I jak widzicie, czapkę nawet zdobyliśmy, możemy się tutaj ubrać dodatkowo. Nie wiem, gdzie to się w finale wkłada, tu jakieś spodnie mógłbym sobie dorzucić. O, a przepraszam, bo to jest takie combo, a to tak nie można. Dobra, ale mamy siła, ten amulet z powrotem tutaj, nie wiem dlaczego w sumie mi nie zajęło. No i dobra, i to jest wszystko. Jak widzicie, też przebieranie się widać na postaci. Wszystko jest to działające, więc całkiem spoko. A teraz nasze zadanie jest proste. Powrócić do staruszka i powiedzieć mu, no, że pan doktor chyba jednak nie pomoże. No bo jak widzicie, zrobił niezłe zamieszanie. Więc finalnie powracamy. Musimy zagadać z tym staruszkiem. Oczywiście poziomy nadal mogę tutaj rozwijać. Tutaj jak widzicie, mnóstwo węgla. Kurczę, jest taki faktycznie dzielnica przemysłowa, takie slumsowe, mocne takie działania steampunkowe. Tu jakieś drzwi są. Aż się chce eksplorować ten świat, aż się chce tutaj zbadać go dokładniej, chce poznać się to wszystko. Choć przyznaję, gdyby było to jeszcze w polskiej wersji językowej, to byłoby już mega super, bo wtedy przynajmniej byśmy znali tą historię, byśmy się mogli wczuć w ten klimat. No na razie demo tego nie oferuje, a szkoda, bo chciałbym naprawdę wczuć się już na pozycji nawet demo, żeby wam zaprezentować, żebyście widzieli faktycznie dokładniej. Ja tak powiedziałem, nie chciałem tracić czasu na tłumaczenie, bo powiem, mi to zeszło troszkę więcej. A na razie z tym starszym panem pogadamy. Witam. Deception mamy 28 albo mniej. Nikt mi nie pomoże. Dobra, pogadajmy mu. Okej, przekazaliśmy mu wieści. No i to jest, słuchajcie, tyle. Koniec demo. I finalnie w pełnej wersji widzimy, że faktycznie nowych towarzyszy będzie mieć. Bardzo dużo tych towarzyszy będziemy mogli mieć. Będziemy mieć jakieś nowe poziomy, jakieś zdolności. Będzie tego sporo. Nowe lokacje będziemy też mogli eksplorować, też będzie tego sporo. No i oczywiście niebezpieczeństwa, podziemia. No czekam, przyznaję, czekam na to ogromnie, aż gra się pojawi w pełnej wersji. Przyznaję, nawet Early Access mnie w tym momencie nie kusi, bo wiem, że to będzie wszystko optymalizowane, dopracowane, więc pełna wersja, tylko i wyłącznie pełna wersja jest w stanie mnie zadowolić, więc na to liczę. Na to liczę, że studio tutaj, które pracuje nad tym tytułem, dokona potężnych działań i ja się przeniosę w pełni w świat połączenia steampunku z magią i na to naprawdę czekam. Natomiast jeżeli wam się podobało New Argline, to pamiętajcie, że to jest demko, które możecie sami przetestować, możecie sobie też wybrać inną klasę, inne możliwości, samemu przetestować, jak to wygląda. No i mam nadzieję, że także i wy będziecie wypatrywać tego tytułu, bo RPG nie są może moją mocną stroną, ale może jednak tym razem się do tego przekonam. A jeżeli wam się podobało, pomimo tych lekkich przycięć klatek, bo widziałem je, te, niestety są one tu bardzo widoczne, ale mam nadzieję, że to jest kwestia tylko optymalizacji, nie mojego sprzętu, bo wbrew pozorom ten sprzęt jest dobry. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej. Welcome to New Ark. A place where all your dreams will come true. A place of triumph
of progress and technology. A society that has achieved so much. Unconditional respect for human rights. Lavish leisure and cultural pursuits. Rapidly growing economy. With unique business opportunities. Enjoy everything Newark has to offer. But I've learned one thing. If you don't draw first, you don't get to draw at all. This world was built on lies. I will show you its true face.